To są duże drzewa, trzy lipy drobnolistne, obwodzie pnia powyżej 85 cm i wysokości ponad 8 metrów. W tym miejscu będą trzy drzewa, w sumie takie duże będą w całym Krakowie 11 sztuk, w rejonie ulicy Wiślickiej, Chynka, na Placu Niepodległości, przy ulicy Rajskiej i w ulicy Jodłowej na przykład. To jest część nasadzeń, niewielka część nasadzeń Zarządu Zieleni Miejskiej. W tym roku posadziliśmy ponad 50 tysięcy drzew w całym Krakowie. To są też drzewa leśne, różnej wielkości, takie duże jak te, takie leśne sadzonki, które sadzimy głównie w lasach. Takich drzew parkowych o standardowych wymiarach, które pojawiają się w pasach drogowych, w parkach, na skwerach, posadziliśmy ponad 3 tysiące sztuk. Przy dużych drzewach efekt jest bardzo szybko. One od razu zmieniają miejsce, w którym się znajdują i w którym powstają, natomiast no, będą rosły. Lipy drobnolistne docelowo no, będą miały wysokość ponad 20 metrów, ale na to jeszcze musimy poczekać wiele lat. Natomiast już sam fakt, że w momencie sadzenia są już duże, mają ponad 8 metrów wysokości, zmienią to miejsce w ulicy Wita Stwosza już od razu.